I couldn't sleep. Things were bad, and they were only gonna get worse. The truth was gonna come out sooner or later. And then we were gonna have Falcone after us, along with the Chinese and Vinci. This wasn't how I imagined it when we were starting out. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Tak to niestety już bywa w tym biznesie. Niestety nic na to nie poradzimy. Witam w kolejnym odcineczku z gry Mafii 2. Mamy rozdział 15. Z tego co widziałem, 15 jest ostatnim rozdziałem, jaki się rozgrywa tutaj w grze. Sprawdźmy, co się dzieje. Hello. Vito. Yeah, it's Eddie. Listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once I don't. Carlo wants to see you over at the planetarium. Did he say what it was about? Nope. Better head over there now, though. Don't want to keep the man waiting. Yeah, see you, Vito. No to nieźle. Typol się chce ze mną od razu spotkać. Nie wysyła mnie na zlecenie. Tylko... chce, żebym się do niego wstawił. No to się do niego muszę wstawić. Wezmę sobie... Biorę, a może wezmę sobie ten, a nie, no jak już się w sumie tak dorobiłem, to... Jak już się tak dorobiłem, to wezmę sobie tą nagrodę z 2K. Niech będzie, że jestem zarob... O! Czyżbym nie zdążył dotrzeć do niego? Mr. Scaletta, can you get in, please? Tak jak myślałem. Hey, old man, what are you doing back? Just get in the damn car. Now. O kurwa, to będzie grubo. This is our friend, Mr. Chu. All right, so what the hell's going on? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I've probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown, that was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. That's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. It was all a favor. And if I refuse? You die. Oh, kurwa. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the feds. He's holed up at that observatory of his. You know something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. All right. Stop the car. Remember, kid, this is your last chance. Ostatnia szansa na odkupienie. Miło z jego strony, że jednak wyłonił się z cienia i chce nam pomóc, bo faktycznie, nie oszukujmy się, odjebaliby nas momentalnie. Za coś takiego, co się stało. Ojejku, jejku. Mamy zabić Carla Falcone. Zapowiada się potężny mission. Mamy, tak jak wspominałem,
rozdział 15. Jest to ostatni rozdział, nie wiem czy ostatni odcinek, zobaczymy w ilu minutach się tutaj zmieszczę, żeby to nagrać. Jak się zmieszczę kulturalnie jakoś, to będzie jeden odcinek, a jak nie, no to to rozbiję na dwa. Chociaż wydaje mi się, że skoro to jest ostatni rozdział, to nie może być jakiejś 20-minutowej popierdółki, tylko coś grubszego. Tak jak mówiłem, sam począteczek już był mocno fabularny, pojawił się pan, którego mieliśmy się pozbyć już dawno temu. Na szczęście byliśmy na tyle lojalni z Henrym, że się go nie pozbyliśmy, tylko uciekł. Po czym, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, Henry faktycznie był kretem, pracował dla federalnych, tak jak Tommy Angelo w pierwszej części. Bardzo nieładnie, ponieważ się z nim dość sporo zaprzyjaźniliśmy z tego co widziałem. Ale no cóż, takie życie. Sprawdzimy, co musimy teraz zrobić. Jak go tam dorwać w spokoju, albo nie w spokoju. Gdzie on siedzi? O kurwa. On siedzi tam, trzeba będzie przeprowadzić pewnie jakiś gruby najazd. Bo wątpię, że to się uda jakoś, kurde, ze snajperką z odległości pach, pach. I wyzałatwiać, tylko pewnie trzeba będzie całą armię tam rozjebać. Ale to tak jak mówię, zaraz zobaczymy. Strasznie mnie denerwuje ten deszcz. FPS-y mi spadły aż o całe 10, przez to, że leje. No, kiedyś musi, ale musiało teraz. Ja wiem, że się wszystko pierdoli i nie może świecić słońce, bo się wszystko spieprzyło. Ale no deszcz. Trudno. Ciśniemy na miejsce. Zobaczymy, co tam się trzeba będzie zrobić. Kurde, nie wziąłem sobie w domu apteczki. Nie mam pełnego życia, teraz widzę. Kurwa, ciągle o tym zapominam. No ale dobra. Może, miejmy nadzieję, że dam radę z tym, co mam. Najwyżej dostanę dwie buły na pizdę i się przewrócę jak zwykle. O, już miałem mówić, że stracę więcej życia niż miałem. Gdzie to obserwatorium? Tam to chyba jeszcze nie byłem, co? Byłem tam kiedyś czy nigdy? Tylko to może być grube, bo skoro tam on pracuje z federalnymi. Nie, czekaj. Nie ten pracuje z federalnymi. Czy ten? Zaparkujmy sobie kulturalnie. O, jak elegancko mi się udało zaparkować. I co, i teraz tak po prostu mam sobie podejść do celu? Ty, to chyba jest ta misja, co trzeba będzie snajpereczką z daleka go pierdyknąć. Hey, fellas. Myślałem, hey, że to nie w tej mafii. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, all right. Here you go. Wow. Dobre wejście, trzeba przyznać. Czyli to chyba nie jest ta misja, gdzie trzeba będzie z daleka ze snajpereczką pyk. Szef chce mnie widzieć. Kurwa, już tu nadciągają, widzę, chłopaki na mnie. Nie mogę im pozwolić za bardzo podejść do mnie. Bo jak do mnie podejdą, to już po mnie. Co to było? Dobra, tu jest chyba w miarę wyczyszczone. Tam ktoś do mnie coś próbuje strzelać, ale tutaj też ktoś coś. Nie, nie wiem gdzie on jest. Podlecę sobie na szybko tu. Tutaj go nie widzę jeszcze. Gdzie on jest? Ten mi chyba nic nie zrobi, bo tu widzę, że mam za sobą ple... O Jezus, ile ich jest na górze. Od razu sobie wezmę amunicję całą. Przykucknę sobie trochę. Gdzie on jest? Dobra, ten padł.
Tędy mi chyba nie wylecą, ale tędy mogą, co? Tak jak myślałem. Wow! Nie wiem nawet kiedy on mnie zdążył tak mocno pierdolnąć. Muszę pamiętać o tym, że nie mam w ogóle życia. Gdzie on jest? Nade mną? A! To było szybkie. Wystraszyłem się i po prostu strzeliłem, kurwa. Tu są następni, co? A ci są gdzie? Ten jeden jest tu chyba za ścianą, nie? Schowam się, przeładuję na spokojnie wszystko. O kurwa, aż się zacięło. Tak to nie lubię, jak mi się robi, bo nie wiem wtedy, czy zginę, czy nie zginę. Gdzieś tutaj jest ta jedna łajza. Na górze? O ty kurwo, tak, na górze. Ale bym je skasował, ja pierdolę. Chyba jednak to nie było na górze. Dobra, ten skasowany. Tutaj amunicja pozbierana. Nie mogę się za bardzo rozpędzać, bo wiem, że ich tutaj będzie pełno. To jest jednak dom bossa, więc nie ma się co oszukiwać. Ten padł, dostał w czapkę. Ten się pokaże, czy nie? Coś się chyba zaciął, typ. Tutaj gdzieś coś, ktoś? Tam ktoś jest chyba, u góry albo u dołu. Co to było? O ty gnoju, widziałeś go. Ten mi się coś tutaj zaciął. Kurde, no boję się, że jak wejdę, to dostanę kulę. No właśnie, w ten sposób. Tak, dostałem teraz i że się przewrócę. Wszystko trzeba robić delikatnie i pomalutku, bo inaczej się nie da. Trzeba nacierać do przodu, ale jednak z rozwagą. Bo widzicie, że ich tu jest pełno, kurwa. Tutaj gdzieś ktoś? Fuck. Co? Kpisz chyba. I od nowa wszystko, nie? No kurwa mać. Ja pierdolę. Ale że tak wszystko od nowa. No chujowe to będzie trochę dla mnie do przejścia. Nawet nie ma co oszukiwać. Chujowe to będzie dla mnie do przejścia, gdyż iż ponieważ za każdym razem dostanę hita i kurwa zginę. Teraz już nic z tym niestety nie zrobię, bo co zrobię? Cyk, cyk. Tutaj mamy wyczyszczone, tu też. Zbieramy sobie amunicję. Tu wylecą panowie kolejni, nie? Ścięty. Ścięty. Tam jest jeszcze tych dwóch gnoi. Wiem, że się tu na mnie przyczai zaraz któryś. Jeden odpadł. Drugi odpadł. Gdzieś tu... O, o, o. Gdzieś tu biegnie kolejny. Tam gdzieś jest jeden u góry, co? Dobra, podchodzimy. Znowu.
Ten się znowu zaciął. Trafię go tutaj, kurwa, czy nie? Jest, dostał w czapkę. Tutaj padł ten. Tutaj mamy tego. Okej, dobra, wyczyszczone w miarę. Wyczyszczone. Mam full amunicji, full. Nie mogę tu gdzieś jakiegoś piwka sobie strzelić, życia zregenerować? Strasznie by było super, jakby się dało. Ale widzę, że tutaj nic nie ma. Wow. To wszystko? Kurwa, już ginę. Gdzie oni są? Dobra, jednego prawie dziabnąłem. Dobra, jeden dziabnięty. Jeszcze jeden. Ach. Pokaż się. Kto? Kurwa, lecę następni. Fatalnie. Niezły mi dojazd zrobili. Po kolei, panowie. Po kolei, proszę was. Dobra, widzę, że tu jest niezły dojazd na mnie zrobiony. Co tu mamy? Coś podniosłem. Nie wiem, czy tu ktoś jeszcze na mnie wydymi, czy... Czy mamy punkt kontrolny? Chyba mamy punkt kontrolny. Nareszcie. A tu widzę, że się panowie już rozpędzają. Raczej nie do góry, tylko z dołu. Może bym sobie wziął na skanowanie. A chuja, bo tu już widzę, że jest otwarty teren się robi. Ja myślałem, że będzie klatka schodowa. I będzie łatwiej ich jakoś pozałatwiać. A tu chuja, bo widzę, że są właśnie z otwarty teren. I już ich widzę. Jeden padł. Ten zdążył uciec. Ten padł. Ten padł. Nie mogę się dać teraz zabić. Nie teraz. Pokaż łeb. Pokaż łeb. Dobra, wyczyszczone. Jakieś coś gdzieś, piwko? Kurwa, nigdzie żadnej apteczki, nic. Już tu jest jedna wielka arena. Trafiłem go? Trafiłem go. Mamy jedną wielką arenę tutaj. Muszę sobie pamiętać, żeby zbierać cały czas amunicję. Bo ona na drzewach jednak nie rośnie. Tam mamy pana, który jeszcze chce nam coś nabruździć. Musiałem spróbować użyć od razu granatu, bo jeszcze nie używałem. Dobra, ci są wyczyszczeni. Tutaj dalej jeszcze ktoś siedzi. Tu nic nie mogę zrobić.
poza zbieraniem sobie broni i amunicji. Żyj wolny, chłopcze, żyj wolny. Coś tu mamy? Niestety nie ma nigdzie nic. A szkoda, bo taka apteczka to by się przydała. Chuj, wbijamy. Tutaj ktoś coś? Tutaj czysto. Mamy kolejnego checkpointa chyba. Wymordowałem ci, typie, całą armię. Look who it is. This is where they send? This is an insult. What'd they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? So I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship. Ja pierdolę. Can your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. It's all you ever were. When are you gonna realize it? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouch for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck, you're gonna pay for it. Now, Joe. Hey, if you're gonna pull that trigger, do it already. What are you waiting for? Vito. Tego się nie spodziewałem. Let's shoot this cocksucker. Remember what we talked about, Joe. No, już się wystraszyłem, że Joe się obrócił przeciw mnie na sam koniec. Byłoby mi strasznie, kurwa, smutno. Gdzie on jest? Byłoby mi przepotężnie smutno. Nie wiem nawet, kto, kurwa, do mnie strzela. A! Co, oni dalej żyją? Ten dureń dalej żyje. Ja pierdolę, przecież się nie mogę wychylić, kurwa, bo od razu do mnie ktoś, kurwa, strzela. Nie ostatni. Kurwa! Gdzie jest ten kutas? Przyklej się! To on? To był on czy nie on? Sprawdźmy to. You know something, Carlo? For the last 10 years, all I done was kill. I killed for my country. I killed for my family. I killed anybody that got in my way. But this one, this one's for me. Musiałem sobie strzelić majestatycznego screena, bo to przecież było przepiękne. Co teraz? I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer. That's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? Poznałem Playboya. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. Yeah? So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? Strasznie się cieszę, że jednak Joe się opamiętał i nie zrobił tego, co powinien.
co powinien, co chciał zrobić. Bo już powiem wam, no strasznie się wystraszyłem, jak zaczął do mnie mierzyć z broni. Nie mogę, kurwa, iść szybciej. Fajne mamy białe garniturki, Joe. Zobaczmy, co teraz. What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. It looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. So what's the big secret? Oh, hey, what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Co? Ja pierdolę. Aż mnie kurwa ciarki przeszły. No nie tak miało być. Nie tego się spodziewałem. Liczyłem, że Joe do nas dotrze. Liczyłem, że Joe do nas dołączy, bo tak jak mówiłem, mamy tutaj zawartość dodatkową i jest przygody Joe. Czyli Joe nie zginął. W takim bądź razie. No ale cóż. Historię Mafii 2 uważam za zakończoną. Fabuła była przecudowna, nie wiem jak wam, ale mi się strasznie podobała, była mocna i miała w sobie kurwa to coś, tak samo jak jedynka. Jedynka była przecudowna fabuła. No to co? Mafię 2 uważam za zakończoną. Następnym razem będziemy jechać, tak jak mówię, z trzema dodatkami, które mam do niej kupione. Są to przygody Joe, zdrada Jimmy'ego i vendetta Jimmy'ego. Zaczniemy może od przygody Joe, bo nie wiem, jestem strasznie ciekaw, co się z Joe wydarzyło po tym, jak skręcili do lasu i strasznie jestem ciekaw, dlaczego Vito nagle nie protestował. Joe przyszedł, był dogadany, mógł sprzątnąć Vito i być ustawiony, byłby kapo i miał własnych żołnierzy. Uratował Vito, a Vito się za nim nie wstawił, tylko kurwa pojechał zadowolony. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Straciłem do Vito szacuneczek. Dlatego jak już będę grał w trójeczkę, to oj Vito, nic już kurwa nie dostaniesz. Ani połóweczki części miasta. No nic. Widzimy się w dodatkach z Mafii 2. Siemano.